Ford Kuga, dobra. Uszkodzenia. Pojazd ma odnotowane uszkodzenia. Miał być bezwypadkowy. I teraz tutaj, czy gdzieś jest poszukiwany, czy po prostu samochód nie jest kradziony? I tutaj mamy, że... Mnóstwo krajów. Tak, że w tych krajach nie figuruje jako kradziony. Historia pojazdu. O, i tutaj mamy nawet, za ile była naprawa tego samochodu przy zderzeniu. O ja. Między 15 a 20 tysięcy była naprawa samochodu. Auto za 100 tysięcy. Jeszcze sprawdzę, czy to jest na pewno ten sam winch, żebyśmy kogoś nie obrazili. Hej, witam was serdecznie na kanale Enjoyment Family. I dzisiaj jadę pierwszy raz, właściwie odkąd kupiliśmy samochód, do mechanika na jakąś tam naprawę. I wiele osób pyta się nas też o to, jaki mamy samochód i jak go kupowaliśmy. My mamy Forda Kugę, znaleźliśmy go na jednym z serwisów, ale kupiliśmy go w salonie BMW, bo tam ktoś go zostawił, jakby kupując inny samochód. Zawsze kupujemy auta używane z drugiej ręki i dlatego przy kupnie samochodu sprawdzaliśmy go na takiej stronie, gdzie można sobie sprawdzić wszystkie informacje o nim. Ta strona nie była tak bardzo zaawansowana jak ta, którą chciałbym wam dzisiaj pokazać. Mamy super stronę, na której można posprawdzać cały samochód, jego przebieg, jego jakieś tam zdarzenia drogowe i tak dalej. I w tym momencie zawsze będziecie pewni, czy auto na przykład miało jakąś stłuczkę, mimo że sprzedawca pisze, że jest igła i że nie było żadnej stłuczki. Tak samo dowiecie się, czy przykładowo był przekręcany licznik. To są takie bardzo ważne informacje przy kupnie samochodu. Nie kosztuje to dużo, bo kosztuje to właściwie grosze w zamian za to, że wiemy, że kupujemy auto, które naprawdę jest dobre, tak? Auto, które nie miało żadnych zdarzeń i nie był przekręcany licznik na przykład. To wam pokażę trochę później, jak wrócę od mechanika. Wejdziemy sobie na taką stronę, ja wam ją pokażę, jak ona działa. Weźmiemy sobie jakieś auto z OLX, jakieś przykładowe. I go tam sprawdzimy po prostu i zobaczymy, czy sprzedawca, który oferuje nam ten samochód, mówi na jego temat po prostu prawdę. Często zdarza się tak, że gdy auto jest sprowadzane z zagranicy, to zanim dotrze do nas tutaj, to w tym momencie ten licznik jest zmieniany na trochę mniejszy, bądź bardzo mniejszy. I tutaj właśnie na tej stronie można to zbadać, bo oni mają dostęp do baz też zagranicznych. Czyli w tym momencie od razu wiemy, czy dane auto nie miało przekręcanego licznika, no nie? Czy nas tu sprzedawca trochę nie oszukuje? Jak sprawdzaliśmy nasz samochód, to wyszło wszystko w porządku. Tak jak mówił sprzedawca, tak było i to jest naprawdę fajne, bo w momencie, gdy płacimy za samochód no spore pieniądze, to musimy go być pewni, no nie? Wcześniej mieliśmy Golfa, Golfem to byliśmy no 4-5 razy w roku u mechanika, bo co chwilę się w nim coś psuło. Tamtego auta nie sprawdzaliśmy wtedy. Nie wiem, może w tamtych czasach, wtedy nie było dostępnej takiej strony, albo o tym po prostu ja nie wiedziałem, więc dzisiaj wam ją pokażemy. Ja jadę do mechanika, oddać samochód na jakąś tam małą naprawkę i wracam. Tak więc widzimy się już w domu. Ja umówiłem się z tatą, tata mnie odbierze od mechanika, zawiezie się do domu, z tego względu, że mamy jeden samochód i aktualnie zostaniemy na chwilę bez. No ale to jakoś sobie poradzimy. No. Wróciłem do domu, zostawiłem auto u mechanika, tata mnie dowiózł na miejsce. Zobaczymy, będzie mechanik dzwonił, czy to jest naprawdę taka mała naprawa, czy nie mała. To się wszystko okaże. Czekamy na telefon. Tak. Będziemy wam aktualizować. O, bo taki ciężki tydzień mamy. No ciężki tydzień. Ciężki tydzień mamy, to nie jest tylko samochód, dużo rzeczy różnych, ale jak to mówią, nieszczęścia chodzą parami. I jak już zrobicie sobie jakieś do pary, to już wiecie, że potem będzie dobrze, nie? Krzyś pojechał po samochód, dostaliśmy informację od mechanika, zadzwonił i powiedział, jak to wygląda. I ta mała naprawka, o której Krzyś mówił na początku, wcale nie jest taka mała, bo koszta wyliczone zostały na 14 tysięcy złotych. To nie jest mała naprawka, jesteśmy na razie przerażeni i totalnie nie wiemy, co zrobić. Znaczy, mamy kilka opcji. Poprzedni samochód był bardzo awaryjny i my podjęliśmy decyzję, że absolutnie nie będziemy sprzedawać komuś tego samochodu, bo wiemy, że
są z nim problemy i tak dalej. I po prostu poszedł na złom, nasz gofer poprzedni. W tym przypadku tak samo, absolutnie nie będziemy, wiecie, próbować sprzedawać samochodu i tak dalej, i tak dalej. Ukrywając cokolwiek, nie od razu chcemy mówić co i jak. Pojawiła się propozycja, że mechanik odkupi sobie po kosztach ten samochód, naprawi i sobie go sprzeda z zyskiem. Wiecie, na zasadzie takiej, że no, jemu już odpada koszt robocizny, ja sobie to tam, wiecie, porobi po swojemu i tak dalej. On wie, co jest w samochodzie i jak to naprawić i jest zdiagnozowany. Albo my to będziemy naprawiać, wymieniać skrzynie biegów i cuda na kiju. Albo zostaje nam ta opcja z mechanikiem i zakup nowego samochodu. I Krzyś mówił wam o aplikacji. Chcieliśmy ją po prostu tak wam przy okazji tego polecić. Okazuje się, że bardzo możliwe, że my sami będziemy jej potrzebować. No. I nie, to nie jest żaden fake, ani nic, żeby ktoś na mnie powiedział: o, nagle wam się auto zepsuje i będziecie kupować nowe. Absolutnie, szczerze, my mówili, że no, chcemy wam to pokazać ze względu na to, że jest to fajny sposób, żeby zobaczyć, czy auto nie jest kradzione, czy nie jest tam szachmęcone przy nim i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że no, życie płata nam figle. Tak jak powiedziałam, nieszczęścia chodzą parami i ostatnio mamy ciężki czas, a auto po prostu już przewróciło kieliszek. Powiem wam, przelało czarę goryczy i po prostu już nie wiem co. Jak się wali, to się wali po kolei, nie? Tak to mówią i to jest prawda. To za każdym razem jest prawda. Chociaż my staramy się mówić, że tak miało być, wiecie, tak miało być i nic nie dzieje się bez przyczyny i tak dalej, i tak dalej. No, wiecie, samochód jeździ, jest sprawny. On ma tam tylko, o co chodzi? Chodzi o to, że coś się zepsuło w skrzyni biegów i on ma tam wahania obrotów przy 60 km na godzinę. I to jest takie uczucie, jakby ktoś się bawił gazem, no nie? Że dodaje gazu i puszcza, dodaje gazu i puszcza. Mniej więcej tak to wygląda. Ale auto jeździ i nic się, wiecie, oprócz tego objawu nic się nie dzieje, więc generalnie moglibyśmy jeździć, no nie, aż się, załóżmy, zepsuje i znowu go ten zezłomujemy. Ale powiem wam, że auto jest tak super, jest tak fajnie wyposażone, byliśmy z niego tak zadowoleni, no i tak jak mówimy, to jest pierwsza awaria, odkąd go mamy. Wcześniej, oprócz takiej normalnej, jak wymiana oleju i jakichś tam filtrów, co robi się normalnie, nic z nim nie było. Dowiozło nas do Austrii na wakacje, dowiozło nas nad morze nie jeden raz. I tutaj było super, jest mega wygodne, ja uwielbiam ten samochód. I tak się zdarzy. Trochę jestem smutna, powiem wam, trochę jestem smutna. No ale cóż zrobić, no życie rzuca nam wyzwania, trzeba sobie jakoś z nimi radzić po prostu. Nie, Mikołaj? Starsi też poradzą, bo muszą. A teraz, wiecie, z dzieckiem nie można zostać bez samochodu, bo to i wszystkie jakieś tam rzeczy, gdzie trzeba mieć to auto, wiecie, też w razie czego, to nie wchodzi w grę. A tak jak Krzyś wam mówił, mamy jeden samochód, też mamy takie wymagania odnośnie tego samochodu, jak na przykład 4x4, bo mamy podjazd bardzo ciężki, gdy do domu. Jeszcze latem to nie ma problemu, natomiast zimą bez 4x4 no nie da rady wyjechać do nas. Więc jak mieliśmy poprzedni samochód, no to parkowaliśmy u sąsiada przez całą zimę. No i wyobraźcie sobie teraz przez zimę, przez śnieg, przez ten lód iść z dzieckiem na górę, na przykład tarabaniąc nasz fotelik, który waży tonę, bądź brnąć wózkiem przez śnieg. Jeszcze pod górkę to jakoś da radę, ale z górki rany boskie. W każdym razie aktualnie pokazanie tej całej aplikacji, bo myśleliśmy, że trochę inaczej to wszystko będzie wyglądać, tak wam naprawdę mówię. Będziemy szukać samochodu, który ewentualnie sami chcielibyśmy kupić i który na przykład bierzemy pod uwagę, nie? Tak przy okazji. Może macie jakiegoś mechanika, który zajmuje się skrzyniami biegów i nam pomoże? To piszcie w komentarzu, będę bardzo wdzięczna. Gdzie bądź ten mechanik będzie? Czy to w Bielsku, Żywcu, Jaworznie, czy gdzieś tam w jakichś innych miejscowościach pobocznych, to już się dojedzie i tak dalej. Natomiast w pierwszej kolejności będziemy myśleli, żeby to naprawić. No tak to mówią, że tak, to jest automaty i tak dalej, i tak dalej. Ktoś mi napisze: o, chcieliście automat, to macie, to są takie naprawy wysokie i tak dalej, i tak dalej.
No Jezus, no człowieku, jeżeli masz zamiar tak pisać, to ja się zapytuję ciebie, czy przewidziałeś podczas zakupu samochodu, że ci się zrąbi silnik i będziesz musiał za niego dychę zapłacić. No nie, no takich rzeczy się nie przewiduje. Ja wiedziałam, że wiedzieliśmy, że skrzynia automatyczna jest droższa w utrzymaniu, że tak powiem, i droższa w naprawach, no ale tutaj poszła jakaś tam grubsza sytuacja, no i tego nikt nie był w stanie przewidzieć, zresztą tego też auto było super zadbane i nic z nim nie było, wszystko było no świetnie i absolutnie nie będę tutaj mówiła, że to jest, wiecie, coś nie tak przy zakupie, bo zakup był elegancki, że tak powiem, no to już jest kwestia późniejsza, no i czasami się rzeczy psują, no niestety. No wracam. Ten mówił, że jak coś, to jest możliwość taka, że on wymieni tą skrzynię. No, ale na jakby używaną, tak? Tak. Znaczy po jakąś tam po regeneracji, jak coś, no nie? No. To my sami zamówimy na jego adres, żeby przyszła i w tym momencie jak coś, to on ją może wymienić, no nie? I jak coś, to do niego się zamówi, u niego się wymieni, ale on mówi, że lepiej będzie mimo wszystko to naprawić. No bo wiesz, jaką masz skrzynię, a nie, wiesz, kupujesz nową i też nie wiesz, po czym ona jest regenerowana, no nie? No dokładnie. No, ale że on ma identyczny samochód jak my. No co ty? No tylko nie ma automatycznej skrzyni biegów, ale zewnątrz jest wszystko takie same, no nie? No. Ja mówię, że identyczny samochód, no nie? No. Mówię, no tak, ale wy macie wypas w środku, no nie? No, no, no. Że wiesz, że on nie ma tak wypasionej wersji, no. No nam się udało z tą wypasioną wersją, przecież to tak wiesz. Tak czy siak, no nie ma tragedii, jest parę opcji, jakoś to rozwiążemy, no. Mam nadzieję, że moja kawa jest równie dobra jak twoja, chociaż pewnie nie jest. Twoja jest zawsze najlepsza, nie wiem jak ty to robisz. Ten sam ekspres, ta sama kawa, to samo mleko, wszystko to samo. A twoja jest jakoś tak z miłością. Cicho. Mamy humory, biorąc pod uwagę ten samochód. No nie jest to taki śmiechowy temat. Dziś vlog pod znakiem lonely. Tak, bo ktoś się zastanawiał, że u nas wszystko tak coś glancło się perfekcyjnie. No nie, no nie jest tak zawsze, że jest perfekcyjnie. Wczoraj wróciłem od mechanika. I okazało się, że to, co mówiłem na początku, czyli mała naprawka, nie była taką małą naprawką. Nie jest. Nie jest, właściwie nie jest, bo auto nadal nie jest naprawione, bo mamy kontakt do innego mechanika, który się zajmuje tylko i wyłącznie tym problemem, tak więc u niego to naprawimy. Suma summarum, dostaliśmy też od was bardzo wiele namiarów na mechaników, których polecacie i na przykład zajmują się tego typu problemami, bo chodzi o skrzynię biegów, więc tutaj wam bardzo dziękujemy za automatyczną skrzynię biegów, bo to jest, tak, to jest trudniejszy istotne. Temat, bo bardzo wielu z mechaników, którzy zajmują się zwykłymi skrzyniami biegów, no nie, ale już z automatem to już tam jest gorzej i też jest to droższe o wiele, no nie? Tak. Bo w tym momencie pierwsza jakaś tam wycena tego jakby tej sytuacji, którą mamy, to jest między 6 a 13 tysięcy. Więc rozbieżność okropna, tak. Gdzie powiedziano nam, że to tak 13-14 tysięcy, ale mechanik, który z nami rozmawiał, powiedział, że słyszał, że jakiś jego klient zrobił to za 6. Czyli jest taka możliwość, może się uda za 6, tak. Ale to będziemy wszystko wiedzieć dopiero w kolejne dni, bo będziemy dopiero dzwonić. Jakie mamy opcje na aktualny problem? Kocham ten nasz samochód i na razie nie wyobrażam sobie, żeby go jakkolwiek sprzedawać albo coś tam z nim innego robić, niż go po prostu naprawić. Tak czy siak chcemy zobaczyć, po ile teraz stoją samochody, no nie? Jakby to wyglądało, bo musimy tą opcję też brać pod uwagę, że po prostu zmienimy samochód na inny, tak? Była też opcja, że sprzeda się to mechanikowi, on sobie to naprawi, tak jak wam mówiłam wcześniej. Dla niego ten koszt będzie od razu o wiele niższy, bo on nie dolicza sobie kosztu robocizny, tylko i wyłącznie części, bo z całą resztą sobie sam poradzi. Więc to też była taka alternatywa, sprzedając samochód osobie, która wie, co tam jest, bo nie wyobrażam sobie kamuflować jakichś błędów. Sama nie chciałabym kupić takiego samochodu. No, dokładnie. Nie chciałabym być tak potraktowana i my nigdy w życiu nie zrobiliśmy czegoś takiego. Pomimo tego, że kiedyś tam kupiliśmy na przykład samochód, bo nie sprawdziliśmy tego samochodu. Samochód okazał się popowodziowy. No, był taki. Też mieliśmy taką historię właśnie z takim popowodziowym samochodem.
No ale to no, różne rzeczy się zdarzają. Tak. Ale od razu mówię, sprzedaliśmy go z informacją dla kupca, że jest popowodziowy i wymieniliśmy szereg tego, co on tam w sobie ma. Tak, i kupujący tak, on wiedział wszystko, a poza tym tak. Cena też była bardzo niska za niego. Teraz natomiast tak jak Marta mówiła, możemy go sprzedać mechanikowi, on sobie go naprawi, my go sprzedamy po prostu dużo taniej, tak żeby było na tą, załóżmy, naprawę, no nie? Tak. Tą, którą jest wyliczona. I zobaczymy. No a może po prostu naprawimy go sami, w zależności wszystko jest od kwoty, jaką ostatecznie dowiemy się. Musimy rozważyć możliwość kupienia nowego samochodu i tak jak wam mówiłem na początku filmu, że mam dla was stronę, na której możecie sobie sprawdzić przed kupnem. Okazało się, że to nie będzie tylko dla was, ale również przyda się nam, więc teraz poszukamy sobie samochodu, który ma te rzeczy, co my mamy aktualnie, no nie? Bo nie chcemy sobie zaniżać półki, po prostu chcemy jakby mieć dalej te same wszystkie właściwości tego samochodu i zobaczymy, ile wyjdzie za taki samochód i sprawdzimy sobie przy okazji na autobazie, jak to wygląda z tym numerem VIN. Bo strona to autobaza. Tak, bo strona to autobaza. Ja jeszcze coś dodam, że do nas napisała strona autobaza z racji, że myśmy korzystali z tego typu strony. Krzysztof był na samym początku, tylko jak sprawdziliśmy, to zdecydowanie tamta strona, której myśmy sprawdzali, była bardziej okrojona, uboga, z mniejszą, no. uboga, tak, z mniejszą ilością informacji. I autobaza do nas napisała, czy nie chcielibyśmy wam tego pokazać. Stwierdziliśmy, że to jest super sprawa, bo naprawdę daje wam taki świadomy zakup. Tak. Najważniejsze jest to, że sprawdza też zagraniczne bazy. To czy jest auto nie jest super, kradzione, nie? Bo tak. Potem popłyniecie w pieniądze, że i tak będziecie musieli oddać, a wam nikt nie odda pieniędzy. Dlatego stwierdziliśmy, że tak, chcemy wam to tutaj pokazać, tym bardziej, że sami korzystaliśmy z tego typu stron. Teraz będziemy korzystać z tej, bo tam jest nawet sądowe jakieś Tam jest wszystko. Zaraz po wam prostu. To pokażemy. No. Ale zamysł odcinka był taki, że wam tylko pokażemy, że coś takiego jest. A teraz, tak jak Krzyś mówi, po prostu będziemy zmieniło się wszystko. Tak, że będziemy sami z tego po prostu w tym momencie korzystać, bo ja myślałem sobie, dobrze, jak będziemy za parę lat zmieniać samochód, super, od razu z tego skorzystamy, no nie? Tak. A wyszło tak, że musimy skorzystać już. Nie ma się co przejmować, bo my zawsze wychodzimy z założenia, że tak miało być. Czyli jeśli coś się wydarzy, to później czeka na nas zawsze coś lepszego i zawsze z takim czymś się nic kierujemy. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Mhm. Tak, już nas życie... Może teraz czeka na nas jakiś super nowy samochód. Dokładnie, albo jakieś, nie wiem, fantastyczne rozwiązanie tego problemu. Zobaczymy. Dobrze. Więc zaczynamy sobie. My aktualnie mamy... SUV-a i nie będziemy chcieli mieć innego samochodu niż SUV. Tak, jest to wygodne, jest fajnie się siedzi, jest wysoki, dobrze nam się jeździ tego typu samochodem i czujemy się bezpieczni. Tak. Trochę będziemy patrzeć wizualnie też i wyposażeniowo, a potem będziemy sprawdzać ewentualne opinie, awaryjność samochodu i tak dalej. I na pewno będziemy szukać auta tylko i wyłącznie z numerem VIN, bo chcemy przy okazji sobie sprawdzić tą historię tego samochodu. Zaznaczę, że tylko oferty, które mają numer VIN podany. Numer VIN, no nie? Następnie, że auto nie jest uszkodzone, bo na takim nam zależy. No, żeby od razu mogło jeździć. Czy to jest pierwsze właściwie, nie ma znaczenia, ale chciałbym, żeby było zarejestrowane w Polsce. I że jest zaznaczone, że jest to bezwypadkowe. Tak. Nie? Czyli tutaj... No i sobie sprawdzimy, czy aby na pewno będzie bezwypadkowe. Już nam się okroiło. Okej, okay, czyli zaznaczyliśmy sobie wszystko, co mamy aktualnie wychodzi w samochodzie. Wychodzi na to, że mamy większość rzeczy, nie mamy tylko podgrzewanych lusterek. Znaczy, też nie zaznaczaliśmy tam, nie wiem, paru rzeczy, bo to jest oczywiste, jak na przykład ABS-y i tak dalej, no nie? Tu mamy z 2017 Forda Kuga. Ładny, setka. Bez tysiąca, to tak jakby normalnie, nie wiem, stówka bez grosza. No. Biały. Taki ale nie. Ładny, taki ładny ma grill. Piękny. On jest ale... ładniejszy niż ta wersja kolejna, tylko to jest... I też to jest... To... Ale też ta skóra jest taka. Nas. Za cholerę. No to ładnie wygląda tutaj już. Zapożyczmy się. Dobrze, to sprawdźmy sobie. U, i nawet ma bagażnik na stópkę. Jaki bagażnik na stópkę? No jak machasz pod spodem, to ci się bagażnik otwiera. Aha. Sprawdzimy sobie go. Zobaczmy. No, ten no mamy numer VIN, więc tak. Spoko. Dobrze, dobrze. Nie wiem, cieszę się, jakbym miała kupić ten samochód, a wiem, że go nie kupię. Dobra, przechodzimy na stronę Autobaza i tutaj dzieje się magia. Zobaczymy, czy wszystko tak, jest ok. Tutaj sobie ale jeszcze może, zanim wejdź na to ogłoszenie i zobacz, no. Co tam o nim pisze. Zarejestrowany pierwszy właściciel bezwypadkowy. Szwajcaria, kraj pochodzenia Szwajcaria, to jest istotne.
biały perłowy, wprowadzany ze Szwajcarii, pierwszy właściciel bezwypadkowy, automatycznie skrzynia biegu, serwisowany w ASO, książka serwisowa papierowa, ma nie być bity, tak? Panorama, kamera. Dobrze, no to sprawdzamy sobie ten samochód. Sprawdź auto na autobazie. Dobrze. I mamy tutaj, że jest to Ford Kuga, tak? Czyli się zgadza. To, co się zgadza. I teraz tutaj mamy dwa wpisy odnośnie przebiegu. Jakieś archiwalne zdjęcia są dostępne też. Pojazdu. I można to od razu zobaczyć? Tak, jeśli zaraz to sobie kupimy, bo to trzeba zapłacić za to, no nie? No to wiadomo. Tylko, że załóżmy tutaj mamy łącznie 73 zł, załóżmy za wszystko, no nie? A auto kosztuje 100 tysięcy, no to w tym momencie to jest sprawdzić. Żadna kwota przy kupnie tak drogiego samochodu. Ale co jeszcze jest spoko, bo wiadomo, jak szukamy samochodu, to nie sprawdzamy tylko i wyłącznie jednego samochodu, tylko mamy kilka opcji. I tutaj jest coś takiego, jak zjedziesz mi na dół, kochanie, no. Że mamy bon rabatowy na całą stronę i kolejne zamówienia na 30 dni. Więc możecie sobie po prostu sprawdzać jakieś tam auta, którymi jesteście zainteresowani i jest ta obniżka, bo tak jak mówię, nie fokusujemy się na jeden samochód, tylko chcemy sobie sprawdzić kilka. Tak. No ale tutaj już sprawdzamy zazwyczaj te, które jesteśmy już bardzo zainteresowani. No więc jak widzimy, w tym aucie praktycznie wszystko jest dostępne, więc lecimy sobie tutaj, żeby po prostu wykupimy to. Dobrze. Można zapłacić blikiem, co jest super, bo ja uwielbiam blika. No. Zwłaszcza gdy podaje mi go ktoś inny. 069 921. Transakcja zakończona, no to teraz czekamy. W międzyczasie Mikołaj się obudził. Jeszcze tutaj trwa generowanie jednego raportu odnośnie tego samochodu. Ford Kuga, dobra. Uszkodzenia. Pojazd ma odnotowane uszkodzenia. Miał być bezwypadkowy. No, nie wykryto manipulacji w odczytach przebiegu. Pojazd nie jest poszukiwany i pojazd bez specjalnego przeznaczenia. I teraz lecimy. I teraz tutaj, czy gdzieś jest poszukiwany, czy po prostu samochód nie jest kradziony. I tutaj mamy, że... Mnóstwo krajów. Tak, że w tych krajach nie figuruje jako kradziony. Historia pojazdu. O, i tutaj mamy nawet, za ile była naprawa tego samochodu przy zderzeniu. O ja. Między 15 a 20 tysięcy była naprawa samochodu. I zdarzenie przód, lewy przód, grupy części, elementy konstrukcyjne nadwozia, oświetlenie zewnętrzne, elementy karoserii zewnętrznej. W Polsce. Dobrze, nadwozia, nie podwozia, bo z podwoziem zawsze jest słabo. Ale... To jest takie strasznie, bo tutaj było... No jest bezwypadkowy miał być. Bezwypadkowy, no to jest... tak. Tak. No to już mamy pierwszą I auto za 100 tysięcy. To jest auto za 100 tysięcy, kurde, czekaj, gdzie to było? Tutaj. Auto za 100 tysięcy. Jeszcze sprawdzę, czy to jest na pewno ten sam winch, żebyśmy kogoś nie obrazili. No, kopiowałeś go, więc... Wiem, ale patrzę, czy to jest ten 302, tak? 302 końcówka. No to szybko, żeśmy w topę znaleźli, nie? Tak. Przykładowego samochodu. Przykładowy samochód, który bylibyśmy zainteresowani nawet, tylko że cena jest dla nas trochę za wysoka, ale... No sorry. No to kurde... No jestem trochę, powiem ci, zniesmaczona, no to ta tak szybko. Że tak szybko zobaczyliśmy, że ktoś nas oszukuje. I jest to osoba prywatna, tak. Która sprzedaje ten samochód. Auto wygląda niby igła, no nie? Mhm. Chyba, że ktoś zaznaczył, że on nie miał wypadku tym samochodem. No może, jak przejeżdżałem. To jest chamstwo. Dobrze, w autobazie jesteśmy w stanie sprawdzić właśnie takie rzeczy. I teraz ja już wiem, że ja bym tego auta nie kupił, no nie? Tak, no bo tak do końca, wiesz, naprawa jak była do 20 tysięcy, to jest ogromna naprawa. To jest duża naprawa, no nie? Spora, no tak samo jak u nas jest sporą naprawą. Elementy teraz. Konstrukcyjne nadwozia w ogóle. No pewnie zderzak. No ten cały tam pewnie boczek, bok, tak. Bo to jest lewy... Może maska. Przód i lewy przód, po prostu gdzieś tam bokiem. Elementy karoserii, oświetlenie zewnętrzne, no to lampa też poszła. Wykryto zdarzenie. O, i tu, To jest super, a tu jest pokazane w ogóle, co było. No. No, ale masakra w ogóle.
No, to ty jak mówię, bo tak jak mówiłem, tamta strona, którą wcześniej używaliśmy, nie była tak aż tak rozwinięta jak autobaza. No była, nie? Po prostu informacja, że coś się zdarzyło, tak, że coś jest nie tak, no ale nie wiedziałeś do końca co, a tutaj macie tak dokładnie nawet informacje, no, co było stuknięte. Tutaj odczyty przebiegu są wszystko okej, okay, tak, nie ma tutaj żadnej ściemy. Że nie ma ściemy w przebiegu. Nie wykryto problemu. No. Rewelacja jest ta weryfikacja. Tak. I wyposażenie pojazdu. O, i tu jest wypisane, a nie to, co sobie wymyślił tak, ten. I zobaczmy, co tutaj jest. No tutaj jest tego dużo mniej wypisane niż tam było. Uchwyty do kubka jest na przykład. Włączę automatyczne tłumaczenie. Aha, przekładnia, wersja, napęd. A wszystko tu jest rozpisane, co ten samochód ma. No jest 4x4? Głośniki, ale czy jest 4x4? No, wersja rynku, napęd. Jest 4WD. 4WD, no. Dobrze. No i fajnie, też możecie sprawdzić, czy on na pewno ma 4x4, bo u nas na przykład tego nie widać nigdzie. Nie ma nigdzie napisanego, wiesz, tak od razu. Tak, więc nie ma właśnie, a myśmy się zastanawiali, czy na pewno on ma, no nie? Bo po czym to poznamy, tak, no nie? Tak, właśnie, myśmy się tylko zastanawiali, bo to jakoś w książeczce jest tak nie do końca, znaczy w tej karcie pojazdu nie do końca jest tam to wszystko tak wypisane. Kończyła nam się bateria w kamerze. Ale ja dalej przeżywam, jakie to jest... Jak łatwo znaleźć oszusta. To jest niesamowite. Pierwszy samochód, którym żeśmy się zainteresowali, tak, i już jest zmienione, że koleś ściemnia. Tak, że oszukał, że jest bezwypadkowy, igła i wszystko. A był zdarzenie na 20 tysięcy. Tak. No dziękuję bardzo, po prostu rewelacja, nie? Dobra, co mamy tutaj dalej? Bezpieczeństwo. Niesamowite, aż się mama podnerwowała, przepraszam. Mamy tutaj też z testów od razu informacje, jakie bezpieczeństwo ma ten samochód, no nie? Dla dorosłego, dla dziecka, dla pieszego i systemy bezpieczeństwa, no nie? To też jest spoko. Co to jest? Wezwania serwisowe. Znaleziono rekordy, czyli w tym momencie... Pojazd może ulec pęknięciu tarczy dociskowej sprzęgła. Tak, to są jakieś takie rzeczy, które są poprodukcyjne i wiesz, że takie usterki po produkcji są. I tutaj jest wypisane od razu, jakie usterki mogą się zdarzyć, bo w tym roczniku takie były, no nie? Nie, no powiem wam, że sztos. Ja nie widziałem, że to jest aż tak rozbudowane, bo ja tam sprawdzałem te przykładowe raporty, jak oni dla ale inaczej na to patrzysz, gdy masz samochód, gdy masz który samochód, jesteś zainteresowany ewentualnie, wiesz. I jak to widzisz, i wiecie, idziecie potem oglądać ten samochód i też na przykład macie możliwość negocjacji ceny i tak dalej, bo już wiecie co powiedzieć. Jak wam będzie koleś cisnął jakąś ściemę, to wy po prostu poklepiecie się po czole i mówicie: Panie, auto było bite i możecie mu nawet powiedzieć, ile było szkody, kiedy był liścik przekręcany, wszystko. I to jest rewelacyjny sposób, bum, do negocjacji ceny, tak, do negocjacji, do zbicia ceny, tak, do w ogóle nie robienia z siebie tuka, tak, bo w ogóle nie rozmawia. Najlepsze. Przepraszam, że ci przerwę. No przepraszam, bo to jeszcze, się bo jeszcze pęknięciu tarczy dociskowej sprzęgła, że może ulec. I no, najlepsze, że tutaj na tej stronie już pisze, w ilu samochodach to wystąpiło? 66 tysięcy. Prawie 67 tysięcy. Prawie 67 tysięcy miało taką awarię. Czajesz? I już wiesz, że może cię to spotkać. No. Ja pierdzielę. I można sprawdzić, ile kosztuje taka naprawa, jak bardzo jest niebezpieczna i jakie, wiesz, rzeczy może za sobą pociągnąć. W celu uniknięcia powtarzających się zdarzeń ogrzewania, chłodzenia opracowano nową kalibrację dla pojazdów. Macie tutaj wszystko wypisane, nawet tak, jak można od razu zareagować. Dalej. A żeśmy trafili samochód? Tak, żeśmy trafili. Powiem ci, idealny przykład, nie? Kurde, wszystko jest. Archiwalne zdjęcia pojazdu. No patrz! Gdzieś... Logowany był. Tak, w jeździł ogóle w jakimś czymś. O, jest nawet to uszkodzenie tutaj. Jest pokazane tutaj, uszkodzenie. Tutaj jest coś, że jest walnięty, widzisz? To był. No, ale to nie było zapisane tam jako awaria stłuczka. Otwórz. Ale patrz, jak jest koło przesunięte. No. Patrz, jak jest koło do tyłu wyrwane. O, fuck. No to wiecie, jak już jest naruszenie, ja się nie znam, ale jak jest naruszenie podwozia. To jest ten samochód. On był gdzieś jeździł, Lercz, a coś tam, coś tam. Jako... Nawet jest strona internetowa, można zobaczyć, gdzie on jeździł. I patrz, jak był rozwalony. Mhm. Bezwypadkowy. Ja pierdzielę! Ja nie wierzę. Ja nie wierzę, jak można tak...
ściemniać. Też nie wierzę. Jak ktoś będzie wyszukiwał tą ofertę, to już będzie, nie musicie płacić za tą ofertę. Tak, bo już macie, wiecie, z głowy, myśmy zapłacili. Żeby ukryć coś takiego, że jest przesunięte cały spód, wszystko, że była taka ogromna naprawa w samochodzie i mówić, że jest bezwypadkowy, no, Janusz biznesu po prostu, kolejny. I teraz, kurde, sorry, ale nikt mi na to nic złego nie powie, bo tutaj już ktoś na przykład nie popłynął o 100 tysięcy, na przykład my. 100 tysięcy. 100 tysięcy i kupujesz auto z takimi problemami. Ale to jest świetne, że masz tu nawet w tym momencie, nie wiem, może tak trafiliśmy, że nawet są zdjęcia, jak to auto wyglądało, ale nie ma po prostu zdjęć tamtej stłuczki. Może nikt nie zrobił tych zdjęć. No może tak. Może tam gdzieś tam, może, bo ta stłuczka była już w Polsce. Aha, no to w Polsce. A tam za granicą być może podczas naprawy robią zdjęcia uszkodzeń i wrzucają je do jakiejś bazy. I to powinno być, takie coś powinno w Polsce być bankowo. I te wady ukryte to jest po prostu absurd tutaj w tym momencie. Auto przepiękne, no jest bo śliczne, jest cudowny ten samochód, no ale co z tego? Ściema z tym samochodem po prostu. Ściema fest. Ściema z samochodem. Dobra, to przejmuj jeszcze jakieś inne. No co, nie będziemy patrzeć, pomimo tego, że mi się podoba, to nie będziemy patrzeć na ten samochód. To jest na pewno ten samochód, bo jestem w takim szoku. Ten tylko pościągali mu naklejki, wiesz. No ale widać, że auto jeździło jako firmowy samochód w ogóle. Tak. Czyli robił. Czyli powiem wam, jeździli nim różni ludzie. Kupujesz od niby pierwszy właściciel. Tak. Ale w Polsce. No, a pierwszy jeździło nim. A jeździło nim 30 pracowników za granicą. Tak. I to jeszcze tak po dziurach, tak. Tak, i każdy jeździł inaczej, no nie? Bo każdy człowiek jeździ trochę inaczej, więc tak jakby miał, wiesz, 10 właścicieli. O, hopka, to przyspieszę! 10 właścicieli, a nie ale jestem, wiecie, jestem zła. Jestem okropnie, znaczy od jestem... osoby prywatnej, no kurde. Ta igła, pierwszy właściciel, kobieta jeździła. Kobieta jeździła. Do kościoła. Do kościoła, tak, na niedzielny samochód. 5 km dziennie do kościoła. Ja naprawdę, kurde, zawsze wam mówię, że ja wierzę docelowo, że każdy ma szczere i dobre intencje. I wiesz, a tu pierwszy samochód, jaki żeśmy sprawdzili, tak szczerze mówiąc. I weź tego później nie sprawdzaj, wiesz. To jest zajebiście, że istnieje taka strona, dzięki której możesz to sprawdzić i wiesz od razu, że kurde, nie nabija ci nikt w butelkę, no kurde. Tak. Idziesz, załóżmy, no to odpada zupełnie. Znaczy ten samochód odpada, bo on miał i z przodu, i z tyłu stłuczki. Wszystko i to on był bity z każdej strony. Za dużo jest takich sytuacji, że ten, no ale... Ale kurde, jak się można naciąć. Tak. Bo my byśmy się nacięli, gdybyśmy takiego czegoś nie sprawdzili. No, to, no, piękny to, samochód, jeszcze no, tak. Mówiliśmy, o, zajebisty, wymienimy tak, się, no nie? Przecież widać nasze pierwsze reakcje na to auto. Ja w ogóle, o, szkoda, że nie mamy tyle pieniędzy, nie? Aha. I teraz kurde, wszystko auto zachodzi jest inaczej. Nawet nie warte pewnie 30. Ja jestem w szoku, że znaleźliśmy pierwszy samochód i taki zjebany. To ciekawe, ile jest takich zjebanych. No to przyda się to 30% rabatu. Tak, przyda się. W cholerę, jak to widzę. To sprawdzamy następne? Jakieś? Jedno? No, może trafimy na jakiegoś dobre samochód. No tak, żeby to nie było tak, że wszyscy są, wiesz, ściemniacze. Dobra. Co nam się tu jeszcze podoba? Znowu Kuga? Inny. Ale to samo ma. Rok ideał. No to sprawdźmy, no ta sama cena praktycznie. A co to jest, też Kuga? Też Ford Kuga, też 2017, też fajny przebieg. Też ma wszystko tam w środku ładnie, no nie? No super, tylko teraz już tak bez emocji. To ja już tak zdawkowo bardzo do tego podchodzę. Dobra, mamy jego wina. 40 zł. A, no widzisz. To za poprzednie zapłaciliśmy 70, a teraz... A tutaj już 40, nie? 40, no. Wrzucamy kolejnego blika, teraz dużo taniej, ale sprawdzimy sobie kolejny samochód, bo... No za 40 zł to tam wiesz. A jest, dobrze, to już nie gadam, no. Raport historii pojazdu, otwórz raport. No. Tym. Normalnie się boję. Ja też. Niech to nie będzie znowu. Usterki fabryczne. Uszkodzenia nie ma. Nie ma. Kradzieży nie ma. Okej. Bez specjalnych. No to usterki fabryczne to pewnie będą dokładnie te same, co tamte. Tak. Dobra, to się wszystko tutaj zgadza, bo to już patrzyliśmy. Archiwalna inspekcja można dokupić, albo zestaw sądowy. No to jest to, co było. Pojazd nie jest poszukiwany, nie figuruje nigdzie, to jest świetna informacja. I przebieg tutaj mamy. To jest aktualny? Tu jest aktualny, tak? 140 tysięcy. No.
No i pojazd może ulec pęknięciu tarczy dociskowej sprzęgła. Mhm. Ale tutaj jest o wiele lepiej, no to tutaj... Tutaj nie ma, wiesz... Na razie mu ufam, ale teraz te archiwalne zdjęcia zobaczmy. No archiwalne zdjęcia, gdy miał rejestrację WSE, a tutaj ma jaką? WSE. Taką samą. To są te zdjęcia. Są te same zdjęcia. Te same zdjęcia akurat, no. Także tutaj przy tym samochodzie no nie ma się co doczepić. No. Nie ma. Jedyne co, do czego ja bym się doczepił przy tym samochodzie, to to, że cena jest o 10 tysięcy wyższa niż, tak, niż gdzieś tam indziej. Mhm. Opcja wyposażenia. I tu jest jakby szersza ta opcja wyposażenia, tak, niż w tamtym. No nie? Ja mi się wydaje, że jest więcej. Więcej jest rzeczy. Jedyne, ale popatrzcie, popatrzcie na to. Mamy dwa takie same samochody. No. Oba kosztują 100 tysięcy. Oba z tego samego roku. Oba z tego samego roku. No nie, bo ten kosztuje mniej, kochanie. Ten, no 100 tysięcy. Dobra, mój błąd. Inny wzięłam. Oba kosztują 100 tysięcy. Tak. Mamy do wyboru dwa samochody. I załóżmy, skoro kosztują tyle samo i oba są ładnie zrobione. Tak. Nie, oba są trochę przewartościowane cenowo. Kupimy ten, który mamy bliżej po prostu. Tak? No tak. No. I moglibyśmy kupić ten zepsuty. Tak. Ten ukryty. A teraz wiesz, możemy na przykład tutaj sobie pojechać do tego, załóżmy. No. Jechać trochę dalej, załóżmy, albo coś, no ale no, to jest prawdziwy samochód, a nie... Tak, no jak już sprawdzisz samochód i wiesz, co w nim jest, i albo jesteś spokojny, że nic w nim nie ma... Jaki mam puls? Przepraszam. Ja też muszę sprawdzić, ale ja będę miała... Ja mam 77. Mnie to zawsze osłabia, takie rzeczy mnie osłabiają po prostu. Ja mega polecam stronę Autobaza. Tak, absolutnie polecam. Jak będziecie na kupnie samochodu, to nie macie się co zastanawiać, tylko wykupić sobie ten raport i sobie sprawdzić wszystko. Ale mówię tylko o tym samochodzie, na którym już będziecie zdecydowani, zakochani i tak dalej, że to jest ta moja miłość. Tak, i wtedy... ostateczne, tak, na przykład ostateczne 2-3 samochody, bo to też nie ma sensu sprawdzać. Każdego, no każdego, każdego i bulić, no. No, chyba że się komuś spodoba. No to, tak, chodzi to o to, że właśnie macie już ten upatrzony samochodzik, macie już nawet po niego jechać, że jesteście zdecydowani, sprawdźcie sobie. Bo może się okazać, że wcale nie jest tak pięknie, że w środku jest zgnilizna. Zgnilizna, no. A niektóre rzeczy wychodzą po prostu po czasie. Założę, kupicie, pojeździcie trochę i auto wam się zrąbia, miało być za tyle pieniędzy niezawodne, no nie? To też fajne, że wiecie, jakie usterki są fabrycznie, tak, możecie się spodziewać, że na przykład, nie wiem, te auta mają problemy, załóżmy, ze skrzynią biegów, a inne mają właśnie z tą tarczą jakąś tam. Więc super sprawa. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten serwis, no że tak się nagadaliśmy wy z nami, ale wracając do samochodu, będziemy was informować na bieżąco. Jeżeli macie kogoś, kto zajmuje się stricte skrzyniami biegów. Automatycznymi. W Fordach. Automatycznymi. Automatycznymi. Mhm. I to jest Ford, bo to też jest istotne. To będziemy wdzięczni za kontakt, bo na pewno chcielibyśmy sprawdzić i zobaczyć, może akurat to spierdoła. Jak ta dziewczyna mi pisała, że koleś im pisał, że problem z silnikiem, nieopłacalna naprawa, naprawi za 500 zł u innego mechanika i śmiga do dziś ten samochód. No. Więc... Czasami jest to pierdoła, czasami nie, no to no, trzeba liczę, będzie, że u będzie nas sprawdzić. Będzie taka pierdoła. Tylko trzeba trafić też na mechanika osobę, która jest szczera i jak zobaczy, że to była tylko pierdoła, to policzy was za tą pierdołę, a nie policzy was... Załóżmy 13 tysięcy za pierdołę. Tak, tak, no właśnie o to chodzi, że to jest jak z dentystą, no musisz trochę ufać, bo inaczej będzie boleć. Okej, okay. My się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak, trzymajcie się ciepło, bezpiecznie i jeździcie ostrożnie. Pa!